To są główne wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, zapraszam. Po tym, gdy zapoznamy się ze stanowiskiem Senatu, porozumienie podejmie decyzję, w jaki sposób głosować. Do tego czasu chcielibyśmy uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Gowin w ślepej uliczce. Lider porozumienia wstrzymuje się z decyzją w sprawie wyborów korespondencyjnych. Chcę zapewnić o jednym. Jeżeli będzie susza, będzie także pomoc ze strony polskiego państwa. Tak jak powiedzieliśmy, rolnicy nie zostaną bez pomocy. Prezydent Duda. Rolnicy nie zostaną bez pomocy w czasie suszy. Do tej pory razem udało nam się stosunkowo dobrze przetrwać tę epidemię i to razem ma dla mnie duże znaczenie. Myślę, że obowiązek noszenia masek jest dobrym pomysłem. To katastrofa, czysta katastrofa, to po prostu głupie. Czas trudnych decyzji. Kolejne rządy pod wpływem fatalnych wiadomości z gospodarki decydują się na ograniczanie restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Coraz więcej wskazuje na to, że inicjatywa polityczna Jarosława Gowina, której celem miało być stworzenie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich, skończy się fiaskiem. Gowin nadal prowadzi negocjacje i nie składa wiążących deklaracji dotyczących decyzji jego ugrupowania w sprawie ustawy o wyborach korespondencyjnych. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że polityk robi tylko dobrą minę do złej gry. Magdalena Bałkowiec. Wczoraj Jarosław Gowin spotkał się ponownie z szefem Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką, a po południu z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ocenił, że jest bliżej porozumienia w sprawie wyborów. Najważniejszy komunikat, jaki padł ze strony polityków porozumienia, był taki, że porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy, a na pewno jest częścią środowiska popierającego kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Jak podaje portal Czysta Polityka, powołując się na uczestników spotkania, Jarosław Gowin miał zadeklarować, że nie uczestniczy ani nie zamierza uczestniczyć w tworzeniu nowej większości parlamentarnej, ani nie ubiega się o fotel marszałka Sejmu z nadania takiej większości. Choć wciąż pod znakiem zapytania stoi termin wyborów. Jarosław Gowin od początku sprzeciwia się przeprowadzeniu ich w maju, nawet drogą korespondencyjną. Dziś w programie Wirtualnej Polski założył się z dziennikarzem, że 10 maja wybory się nie odbędą. Gotów jestem założyć się z panem redaktorem o naprawdę dobre wino, że w tym terminie wyborów nie będzie. Później w Sejmie stwierdził, że dopiero po zakończeniu prac senackich będzie jasne, czy jest możliwe przeprowadzenie wyborów 10 maja. Po tym, gdy zapoznamy się ze stanowiskiem Senatu, porozumienie podejmie decyzję, w jaki sposób głosować. Do tego czasu chcielibyśmy uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Do bojkotu wyborów korespondencyjnych nawołuje były premier Donald Tusk. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ analizowałem to przez wiele dni i tygodni już właściwie, ponieważ ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego. Takie stanowisko popiera kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, która zapowiedziała, że nie weźmie udziału w wyborach korespondencyjnych. Zamierza jednak wziąć udział w debacie kandydatów na prezydenta, która ma odbyć się 6 maja w telewizji publicznej. Nie wezmę udziału, ale poczekajmy na 7 maja, żeby mogła państwu powiedzieć, kiedy będą wybory i na jakiej formie. Dziękuję bardzo. Ustawą o głosowaniu korespondencyjnym Senat zajmie się na posiedzeniu 5 i 6 maja, a jak podał dziennik Gazeta Prawna, wysyłka pakietów do głosowania ma rozpocząć się 4 lub 5 maja. Z kolei Sejm zajmie się tym projektem 7 maja. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że wobec suszy rolnicy na pewno nie zostaną bez pomocy. Prezydent gościł dziś wraz z szefem resortu rolnictwa, Janem Krzysztofem Ardanowskim, w jednym z gospodarstw ogrodniczych pod Grójcem.
Ta mądra gospodarka wodna jest naszym wielkim celem, dlatego że no widzimy, że bez wątpienia klimat nam się zmienia. Te lata, które przychodzą kolejne do nas, są coraz bardziej suche. No jaki będzie ten rok do końca, tego jeszcze nie wiemy. To pewnie będzie można powiedzieć dopiero w lipcu, w sierpniu. Natomiast fakty są takie, że musimy się spodziewać tego, że może być sucho. Oczywiście wszyscy liczymy na deszcze majowe, wszyscy liczymy na zmianę pogody. Z tego, co mówi pan minister, no i jeszcze być może w tym tygodniu możemy się spodziewać jakichś opadów deszczu. Mam nadzieję, że tak będzie. Chcę zapewnić o jednym. Jeżeli będzie susza, będzie także pomoc ze strony polskiego państwa. Tak jak powiedzieliśmy, rolnicy nie zostaną bez pomocy i będziemy czynili wszystko, żeby w każdej trudnej sytuacji ta pomoc do rolników dotarła. To, co było nam, przepraszam za wyrażenie, wytykane, pokazywane, że my mamy mniejsze gospodarstwa, że mniejszą intensywność produkcji, że nie idziemy w kierunku tego wielkiego rolnictwa przemysłowego, industrialnego, że to jest jakby krok w tył, czy to nie jest podążanie za tym rozwojem rolnictwa. Teraz się okazuje, że to nasze rolnictwo jest rolnictwem nowoczesnym. Nie to rolnictwo przemysłowe, tylko to nasze rolnictwo oparte o rodziny pracujące na gospodarstwach. W przekazie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i innych przedstawicieli resortu zdrowia na temat epidemii koronawirusa w Polsce często słyszymy, że udało nam się spłaszczyć krzywą. Oznacza to, że w dłuższym czasie liczba nowych zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w Polsce. Dziś potwierdzono 316 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 i powikłań związanych z tą chorobą zmarło dziś 34 osoby. Wyleczonych jest już ponad 2650 osób. Jeżeli jest stabilizacja w tych dobowych wynikach, oznacza, że wypłaszczyliśmy tą krzywą i to można mówić z pełną odpowiedzialnością, że ta krzywa dzięki wprowadzanym obostrzeniom, dzięki tej kwarantannie społecznej została wypłaszczona, ale to, co nadal my podkreślamy, ale podkreślają wszyscy eksperci na świecie, to od odpowiedzialnego zachowania społeczeństwa zależy, jak te krzywe będą wyglądały dalej. Jeżeli przyjdzie weekend majowy i nie daj Bóg zaczniemy się gremialnie spotykać, to skala wzrostów po weekendzie może być dużo większa. Na razie po minionym tygodniu zarówno my, jak i myślę państwo, nie obserwujemy większej liczby zachorowań. Teraz wiadomości z zagranicy. Rządy na całym świecie stoją przed dylematem: utrzymać restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, czy też ograniczać je, żeby ratować pogrążające się wskutek restrykcji w kryzysie gospodarki. Coraz więcej krajów decyduje się na ten drugi scenariusz z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Paulina Blińska. Według najnowszych danych Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Baltimore w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarły 1303 osoby. To drugi dzień z rzędu, kiedy dobowa liczba zmarłych nie przekroczyła 2000. Łącznie w Stanach z powodu zarażenia koronawirusem zmarło ponad 56 tysięcy osób. Prezydent Donald Trump zasugerował otwarcie szkół jeszcze tej wiosny, jednak ostateczną decyzję zostawił gubernatorom. Wielu gubernatorów otwiera stany. Wielu myśli o swoim systemie szkolnictwa. To nie jest długa droga. Myślę, że wiele szkół zostanie otwartych, nawet na krótki okres. Uważam, że byłoby to dobre posunięcie. Wydaje się, że młodzi ludzie dobrze radzą sobie z wirusem. Niektórzy gubernatorzy nie są na to gotowi, ale zobaczymy. To ich wybór. Donald Trump zapowiedział także, że ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej w kraju znoszone będą restrykcje nawet w najmocniej dotkniętych przez koronawirusa stanach, takich jak Nowy Jork czy New Jersey. Solidaryzujemy się z tysiącami chorych Amerykanów w odważnej walce z wirusem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby leczyć chorych i stopniowo otwierać nasz kraj, tak żeby umożliwić bezpieczny powrót do pracy naszych ludzi. Oni chcą pracować. Już piąty tydzień trwają restrykcje, jakie na swoich obywateli nałożył rząd w Rosji. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło tam 72 pacjentów. Wykryto także prawie 6,5 tysiąca nowych
nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co jak do tej pory jest najwyższym wskaźnikiem od początku pandemii w tym kraju. Łączna liczba zgonów wzrosła więc do 867, a zakażeń przekroczyła 93,5 tysiąca, powodując, że Rosja znalazła się na 8 miejscu na świecie pod względem liczby zakażeń, wyprzedzając Chiny. Z kolei w Niemczech zdecydowanie maleje liczba nowych zakażeń i zgonów wywołanych koronawirusem. Jak poinformował prezes Instytutu imienia Roberta Kocha, w ciągu ostatniej doby przybyło w kraju ponad 1000 nowych zakażeń, zmarły 163 osoby. Od początku pandemii wykryto łącznie ponad 156 tysięcy osób zakażonych SARS-CoV-2. Niemiecka gospodarka odnotowuje każdego dnia ogromne straty, dlatego organizacje przemysłowców napierają na łagodzenie restrykcji. Przed pochopnym znoszeniem obostrzeń przestrzegają naukowcy. Do tej pory razem udało nam się stosunkowo dobrze przetrwać tę epidemię i to razem ma dla mnie duże znaczenie. Wirus ten nadal jednak jest w naszym kraju i pozostanie tu przez wiele miesięcy, ale jak dotąd odnosimy sukcesy. Od poniedziałku w Niemczech obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w transportach publicznych, pociągach regionalnych oraz sklepach. Nakaz wywołuje mieszane reakcje. Jest okej. Wszystkim od czasu do czasu robi się trochę gorąco, ale jeśli to jest to, co musimy robić, to zrobimy to dla dobra wszystkich. Nawet jeśli muszę się przez to trochę spocić. Myślę, że obowiązek noszenia masek jest dobrym pomysłem. Jak widać, noszenie jest trochę trudne, ale dobrze, że rozdawane są darmowe maski, bo dziś zapomniałam zabrać swoją z domu. To katastrofa, czysta katastrofa. To po prostu głupie. Liczba nowych zakażeń i zgonów wywołanych koronawirusem w Hiszpanii także spada. Jednak pomimo dobrych wiadomości, Hiszpania musi radzić sobie z kolejnym poważnym problemem. Jak poinformował dziennik El Mundo, już 9 milionów ludzi, czyli 40% czynnych zawodowo osób, nie ma pracy. Od stycznia do marca zlikwidowano prawie 286 tysięcy etatów. To największa redukcja od 2012 roku. Sytuacja zdrowotna poprawia się również w Nowej Zelandii, gdzie zniesiono część restrykcji nałożonych na społeczeństwo w związku z pandemią. Po miesięcznej blokadzie do pracy wróciło ponad 400 tysięcy osób, co spowodowało, że Nowozelandczycy zaczęli znów tłumnie odwiedzać lokale gastronomiczne i ulubione kawiarnie, które cieszą się z powodu powrotu klientów. To jakby krew wróciła do krwiobiegu. To jest wspaniałe. To były 4 długie tygodnie bez kawy. Nigdy nie smakowała tak dobrze. Ale to nie jedyne miejsca, które chętnie odwiedzają mieszkańcy Nowej Zelandii. Ci, którzy preferują zdrowy styl życia, po zniesieniu części obostrzeń w kraju przez premier Jacinda Ardern masowo powrócili do surfowania. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Nadal nie wiadomo, w jakim stanie zdrowia jest dyktator Korei Północnej Kim Jong-un. Według władz Korei Południowej informacje o krytycznym stanie Kima to fake news. Według innych źródeł Kim ma być w stanie wegetatywnym po nieudanej operacji serca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że wie, w jakim stanie jest zdrowie z Kim, ale nie podzieli się tą wiedzą. Trump życzył północno-koreańskiemu satrapie powrotu do zdrowia. O Kim Jong-unie nie mogę nic powiedzieć. Tak, mam informacje, ale nie mogę teraz o tym mówić. Po prostu życzę mu wszystkiego najlepszego. Mam bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem. Gdybym nie był prezydentem, bylibyśmy teraz w stanie wojny z Koreą Północną. Mogę wam to powiedzieć. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Wiem, jak się miewa, mówiąc oględnie. Zobaczymy. Wracamy do kraju. Zaplanowana na 7 czerwca w Warszawie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, zostaje bezterminowo przełożona. Powody tej decyzji tłumaczył dziś metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Powody zasadnicze są dwa. Jeden powód to jest zdrowie, życie ludzi, które jest naszym, troską o niego jest naszym obowiązkiem i w związku z tym jest niemożliwe dzisiaj zrobić beatyfikację. A drugi powód jest ten, że kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jest osobą wielką, znaną i ludzie mają prawo uczestniczyć w tej uroczystości licznie i to zarówno Polacy z wszystkich diecezji, jak i goście zagraniczni, Polacy mieszkający za granicą, co teraz nie byłoby możliwe. W związku z tym postanowiliśmy, że przełożymy tę beatyfikację na taki czas, kiedy ją będzie można zrobić w Warszawie w sposób godny, uroczysty, a równocześnie skromny, w tym znaczeniu skromny, ubogimi, skromnymi środkami, dlatego że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że idzie czas pandemii, po pandemii, kiedy będziemy wszyscy oszczędzać.
Teraz mam dla Państwa specjalne polecenie. O 21.30 zapraszam na nowy odcinek programu Doroty Kani Koniec systemu. Dokładnie 30 lat temu została rozwiązana Służba Bezpieczeństwa, jednak czas pokazał, że były to działania pozorowane. Znakomita część funkcjonariuszy SB trafiła do Urzędu Ochrony Państwa, a tajni współpracownicy tej służby oraz ci, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani, trafili do kluczowych segmentów życia publicznego, do mediów, do polityki i do biznesu. I o tym właśnie będzie dzisiejszy koniec systemu. Czas na sport. Dziś o sporcie porozmawiamy z Weroniką Jaskółką. Witaj, Weroniko. Witam, dobry wieczór Państwu. Europejska Unia Piłkarska wręcz rwie się do gry. Można powiedzieć, Weroniko, że bardziej pali się UEFA do gry niż wielu piłkarzy. No ale kiedy w tle stoją ogromne interesy finansowe, to ta determinacja nie dziwi. No, coraz więcej krajów znosi kolejne restrykcje prowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że w maju wznowione zostaną rozgrywki w większości piłkarskich lig w Europie. Nalega na to Europejska Federacja Piłkarska UEFA, która zobligowała poszczególne federacje do podania terminów podjęcia rozgrywek po epidemii. Krajowe ligi piłkarskie w Europie otrzymały czas do 25 maja na poinformowanie UEFA o planach dotyczących wznowienia swoich rozgrywek. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dokończyć rywalizacji, musi złożyć wyjaśnienia i przesłać listę drużyn zakwalifikowanych do europejskich pucharów. W razie odwołania swoich rozgrywek każda liga będzie musiała stworzyć listę drużyn, które zakwalifikowały się do europejskich pucharów, również do 25 maja. W Polsce, jak ogłosił w minioną sobotę premier Morawiecki, zmagania ekstraklasy mają zostać wznowione 29 maja bez udziału publiczności. Jedyną ligą w Europie, która już zakończyła rozgrywki, jest holenderska Eredivisie. Nie zostanie tam wyłoniony mistrz kraju, a w nowym sezonie skład ligi będzie taki sam jak obecnie. Z kolei Białoruś jest jedynym krajem na starym kontynencie, gdzie rozgrywki toczą się cały czas normalnie. Teraz o pewnym przedsięwzięciu, no powiedziałbym mocno nietypowym, zważywszy na to, że za tym przedsięwzięciem stoi kojarzona przecież z takim męskim, twardym sportem Federacja Bokserska Rosji. No właśnie, niezwykłe gesty solidarności z Rosjanami w czasie pandemii koronawirusa wykonała tamtejsza Federacja Bokserska. Z jej inicjatywy nad jednym z miast rozpostarto gigantyczną ikonę Jezusa Chrystusa. Rosyjscy bokserzy w czasie epidemii bardzo chętnie angażują się w różne inicjatywy pomocowe, przede wszystkim skierowane do osób starszych. Rosyjska Federacja Bokserska opublikowała film pokazujący balon na gorące powietrze podnoszący ponad 40-metrową ikonę Jezusa Chrystusa na niebie nad miastem Serpuchowo. Wydarzenie miało zbiegać się w czasie z świętem Krasnej Górki, obchodzonym w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zgodnie z oświadczeniem Federacji za znak wsparcia dla narodu podczas pandemii koronawirusa. Wcześniej patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, jeździł świętą ikoną po ulicach Moskwy, aby błogosławić Moskwian podczas walki kraju z koronawirusem. Federacja Boksu zapewnia także wsparcie materialne podczas pandemii, dostarczając starszym osobom sprzęt ochrony medycznej, w tym środki dezynfekujące ręce i chirurgiczne maski na twarz. Rosja wyprzedziła Chiny pod względem liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa. W całym kraju ich liczba przekroczyła 90 tysięcy. Rewelacyjne. Weronika, dziękuję. Weronika Jaskółka o sporcie. Za chwilę partia dziennikarskiego pokera, dziś z Tomaszem Sakiewiczem. Jak słyszeliśmy w dzisiejszych wiadomościach Republiki, w niektórych krajach ludzie mogą już korzystać z plaż bez ograniczeń. Miejmy nadzieję, Weronika, miejmy nadzieję, proszę Państwa, że już niedługo podobnie będzie w naszym kraju. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia.